Gdy Izraelici przebywali jeszcze na pustyni, spotkali człowieka, który zbierał opał w dniu szabatu. Ci, którzy go spotkali zbierającego opał, zaprowadzili go przed Mojżesza, Arona i całą społeczność. Zatrzymano go pod strażą, a zapadnie decyzja, co z nim należy uczynić. A rzekł Pan do Mojżesza: człowiek ten musi umrzeć. Niech cała społeczność ukamieniuje go pod obozem. Cała społeczność wyprowadziła go więc za obóz i tak umarł pod gradem kamieni, zgodnie z nakazem, jaki Pan dał Mojżeszowi. Już ważą w dłoniach kamienie, ważą w dłoniach kamienie. Nie dali mi opowiedzieć, jak chłód gasił w córce wolę walki o życiodajny oddech, jak gasły jej oczy, gdy dogasał ogień. Nie dali mi opowiedzieć, kazali mi milczeć w ostatni dzień tygodnia, w ostatni dzień mojego świata. Już ważą w dłoniach kamienie, ważą w dłoniach kamienie. Panie, spraw, by żaden nie chybił celu. Panie, spraw, by żaden nie chybił celu.